Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Mam nadzieję, że nie ma za dużego pogłosu. Przygotowałem sobie specjalny blat. Mam nadzieję, że oświetlenie będzie ok. Zaczynamy moi drodzy nową serię. Nowa seria będzie związana z retro jak najbardziej. Będzie ona dotyczyła moi drodzy Lego. Będziemy tutaj przechodzić przez klocki Lego, które miałem w młodości. Część udało mi się odkopać w piwnicy, a część udało mi się odkupić. Może mi się jeszcze coś uda. Zobaczymy. Moi drodzy, na pierwszy rzut idzie taki oto zestawik. Jest to zestaw 6516 z 1995 roku. Pokażemy standardowo, jak to w moich filmach. Pokażemy każdą stronę pudełeczka. O, jest to astronauta. Tutaj mamy warianty. Tak to wygląda. Tutaj dla zainteresowanych spodzik. I oczywiście przejdziemy sobie, moi drodzy, do zajrzenia do zawartości. Miałem ten zestaw w młodości, dlatego mówię, że tak wygląda, moi drodzy, instrukcja. I spróbujemy sobie, moi drodzy, ten zestawik złożyć. Spróbujemy sobie ten zestawik złożyć. Mam nadzieję, że ostrość w filmiku będzie jak najbardziej dobra, bo staram się z oświetleniem, z wszystkim kombinować tak, abyście mogli, że tak powiem, się ze mną troszkę pobawić. Więc zaczniemy sobie standardowo od ludzika zgodnie z instrukcją. Pstryk, już czapa jest, główka jest, tułów jest. Oczywiście zakładamy mu z tyłu. Z tyłu zakładamy mu tutaj, bo to jest skafander niby cały, te zbiorniki na tlen. I mamy, moi drodzy, naszego astronautę. Hello, jestem astronautą. Więc, moi drodzy, to była bardzo pożądana postać przeze mnie, jak byłem młodszy. Ja już tutaj mam koła wyskładane, jak widzicie. Wyzakładane, więc teraz ta część była bardzo pożądana, bo ja się bardzo, będąc dzieciakiem, interesowałem kosmosem, więc bardzo pożądane to było. Dobrze, teraz potrzebujemy tej części tutaj. Jesteśmy tutaj, czyli potrzebujemy tej części tutaj. Odwracamy sobie instrukcję na drugą stronę, czyli musimy przygotować to. Przygotować ten elemencik, przygotować sobie kierownicę i przygotować sobie panel sterowniczy naszego pojazdu. Następnie musimy dokonać tego typu manewru, gdyż to ładujemy tutaj na nasz łazik i musimy sobie zrobić lampę. Lampa to jest ten element i ten element. Lampa idzie oczywiście od czoła do naszego pojazdu. Już mamy złożony prawie cały pojazd. Oj, co za emocje, moi drodzy. No więc tak, bawimy się na razie pyk i do tego... Oj, nie wskoczyło coś. I do tego mamy ten element i ten element mamy już gotowy. Teraz potrzebujemy zrobić taki jakiś czujnik dla naszego ziomka z dwoma antenkami. One powinny być do przodu skierowane, tak? Do przodu. Więc dwie antenki do przodu. Dwie antenki skierowane do przodu. Mogą być do przodu, mogą być do góry. Ten przyrządzik montujemy, moi drodzy, tutaj. Tutaj mamy siedzisko naszego gościa. Tutaj mamy właściwy element. Tak wygląda już kompletny pojazd. No i oczywiście, oj, szybka temu misiu spadła. To tak parafrazując pewien bardzo stary film. Moi drodzy, nóżki składamy. Pyk. Rączki do góry.
No i dobra. Jest nasz ziomek w swoim pojeździe. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Takie małe coś jeżdżące. Tutaj macie gotowy, tutaj macie złożony. Powiedzcie mi, moi drodzy, co sądzicie o tego typu serii, ponieważ jakby nie było, nie jest to temat związany z grami, ale już jeżeli chodzi o tematykę retro, jak najbardziej się pokrywa. Bardzo dużo ludzi określa tego typu zestawy zestawami vintage. Oh my god, jestem vintage, normalnie, tak to wygląda. Tak to wygląda. Jeszcze pokażę z profilu, od frontu ziomeczka i tutaj. To się nazywa chyba księżycowy patrol, jakoś tak się nazywa. Czy Moonlander? Nie Moonlander, ale coś takiego, jakoś tak się nazywa ten zestaw, bo każdy zestaw, moi drodzy Lego, dostał swoją nazwę. Więc moi drodzy, powiedzcie mi, co sądzicie o tej serii, czy wam się podoba, czy chcielibyście zobaczyć takie rzeczy. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał, zachęcam. Łapki w górę, subskrypcje bardzo mile widziane. Oczywiście komentarze jak najbardziej. Czy mieliście może taki zestaw, czy inny? Jak najbardziej dajcie znać, bo ja tutaj kilka mam przygotowanych i chciałbym się z wami nimi podzielić. Oprócz tego, moi drodzy, jeżeli chcecie w inny sposób materialny wesprzeć kanał, linki macie pod spodem, pod tym filmem. Dzięki, że wpadliście. Do zobaczenia już niedługo. Żegnam się ja i mój kosmonauta księżycowy. W zasadzie to astronauta. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa. Cześć, mówił kusok Mayra Trochę.